Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek o wirusie HPV. Już jest znane co niektórym z wam, że wasze dzieci lub wy same jesteście po prostu zaszczepione. Bardzo fajnie, ale temat jak gdyby nie może umrzeć, w związku z tym co jakiś czas trzeba go przypominać i dzisiaj chcę wam tutaj mniej więcej bardziej chyba uzmysłowić, o co chodzi. To producentów jest tylko w sumie dwóch na świecie, którzy produkują, także tu nie ma wielkiej filozofii, także nie jest tu reklama żadnego konkretnego producenta, ale głównie chodzi o to, żeby na tego HPV czy na Human Papillomavirus się szczepić. Co to jest? To jest wirus brodawczaka, który jest przenoszony po prostu najczęściej w przypadku stosunków płciowych. Gdzie on może wystąpić? On może wystąpić zarówno w gardle w przypadku seksu oralnego, tak samo w jamie ustnej, na wardze. Może się to obejmować różne stany przedrakowe, czyli to, że na przykład jest HPV na szyjce macicy, nie oznacza, że go w innych miejscach też nie ma i w każdym z tych miejsc może być w różnym stadium rozwoju, także przed. Także może tu dotyczyć i szyjki macicy oraz na przykład członka. No w co nie w niektórych religiach jest obrzezanie, w tym momencie prawdopodobnie jest ryzyko zarażenia się HPV zdecydowanie mniejsze. Oczywiście dla różnych innych dziwnych zachowań zbytnio, można powiedzieć z mojego punktu widzenia, niekoniecznie normalnych, może być również w odbytnicy, może się znajdować również w pochwie, zwłaszcza na przykład u pacjentek, które są po wycięciu macicy, ale jednak została ta pochwa i w tej pochwie też jest, można powiedzieć, element, który może też ulec zakażeniu się, czy ściana pochwy tym można powiedzieć wirusem, również wargi sromowe, może się to wszystko jak gdyby też być zainfekowane. Zapytacie, no dobrze, a jak ja poznam infekcję? No w zasadzie tej infekcji nie można poznać. Tą infekcję można tylko zdiagnozować w przypadku, kiedy macie już raka, kiedy są te brodawki lub kiedy po prostu wyczujecie jakąkolwiek grudkę gdzieś, można powiedzieć, w miejscu, które znacie i w którym kiedyś nie było. Także można to zobaczyć normalnie wzrokiem, ale oczywiście powinno się pójść do lekarza. Oczywiście szczepienia. Szczepienia przynajmniej powinny być dwa. Zaczyna się to w 9 roku życia. Dlaczego w 9? Po to, żeby ta po prostu dziewczynka jeszcze nie miała żadnej inicjacji seksualnej, czyli żeby była jak gdyby natywna, czyli że jej po prostu ciało do tej pory nie miało kontaktu z tym wirusem brodawczaka. W związku z tym ma być to działanie dużo lepsze w sensie wywołania reakcji immunologicznej i gdy dojdzie do takiego współżycia, już ta młoda dziewczyna jest na to przygotowana. Oczywiście można też stosować w późniejszym wieku. Różne są, można powiedzieć, zakresy wiekowe podawane w różnym piśmiennictwie. Ja wam powiem w ten sposób, że z mojego punktu widzenia, oprócz oczywiście oficjalnego między 9 a 14 rokiem życia, 15 roku życia, w niektórych krajach 17, 18 roku życia, już nawet po rozpoczęciu współżycia, w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń. Gdyby przyszła do mnie kobieta lub mężczyzna w wieku 80 lat i powiedzieli, dobra, ja też chcę być zaszczepiony, ponieważ jeszcze liczę się z tym, że pożyję 20 lat i może mnie dotknąć ta choroba, w związku z tym chciałem się zaszczepić. Ja bym oczywiście zaszczepił taką panią lub pana w wieku późnym, senioralnym, o ile tak dzisiaj można sobie powiedzieć. Nie widzę. Sam powiem wam szczerze, że jestem zaszczepiony już 4 razy. 4. raz, nie wiem, rok temu się szczepiłem przed kamerą, przeżyłem oczywiście to szczepienie i absolutnie zalecam. Myślę, że w przypadku moim, jako że zawodowo jestem związany z potencjalnymi infekcjami tym wirusem bardzo często, no po prostu będę musiał gdzieś za rok, za 2 lata się znowu zaszczepić. Od razu, powiem wam szczerze, czuję się po tym szczepieniu lepiej i mam takie wrażenie, że po prostu ta szczepionka działa. Czy ona jest oczywiście finansowana w części krajów? Tak, w części krajów nie. W zależności od wieku, czasami chłopcy są finansowani, czasami nie. Słuchajcie, zasadniczo to powinno być finansowane dla wszystkich, a dla których nie jest to finansowanie, no to trzeba sobie zrobić po prostu parę obiadów w restauracji mniej i samemu sobie zakupić taką szczepionkę. Także absolutnie zalecam szczepienie w kierunku zapobieganiu infekcji wirusem HPV. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!